Janku, jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, czyli w Białej Fabryce, albo inaczej, gdybyśmy użyli takiego popularnego w Łodzi niegdyś sformułowania i dzisiaj także Imperium Geyera, Ludwika Geyera, pierwszego takiego naprawdę wielkiego przedsiębiorcy i fabrykanta w Łodzi. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważne miejsce na mapie Łodzi, ponieważ tutaj też miały miejsce pierwsze innowacje, takie istotne, które zmieniły obraz tego... Przełomowe. Przełomowe, tak. To mówimy w dzisiejszym rozumieniu radykalne innowacje, czyli innowacje, które zmieniały cały system. I takim zmianą całego systemu była maszyna parowa. To jest... Właśnie w tej fabryce, dokładnie w 1835 roku zaczęto budować fabrykę, a w 1937 zainstalowano tą pierwszą maszynę parową. Jeśli dobrze pamiętam, miała około 60 koni mechanicznych, czyli taki nieduży silnik samochodu benzynowego 1.0 powiedzmy. Tak, to na dzisiejsze czasy praktycznie można powiedzieć niewielka moc, ale chyba pamiętasz sam Amigę, tak? Używałem. Najpierw właśnie. Miałem Amigę 500, a potem miałem Amigę 2000. Czyli w jak krótkim czasie coś, co wydawało się szczytem techniki na czasy, kiedy rozpoczynaliśmy swoją przygodę z tym, co się nazywało komputerem i ten strach, żeby podejść do tego nowego, nie zepsuć, nie wyłączyć. To są te elementy, które towarzyszą różnym elementom, które są kluczowe dla danej epoki. Tutaj zdarzyło się to, że po raz pierwszy na terenie Łodzi wprowadzono maszynę parową, czyli mechanizację produkcji, czyli w rzeczywistości coś, co dzisiaj się tak szumnie nazywa przemysł 4.0, przemysł 5.0. Tutaj dokonano tej rewolucji i ta rewolucja miała miejsce właśnie w tym budynku. I oprócz tego myślę, że pewna rewolucja mentalna musi się również odbyć w naszych głowach, jeśli chodzi o przemysł włókienniczy, bo myślę, że nie do końca zobaczyliśmy nowe szanse, które są w tym przemyśle włókienniczym, nie do końca je wykorzystujemy. Mamy kilka bardzo dobrych przykładów w Łodzi, chociażby firmę Instytut Moratex, który kultywuje tradycję bardzo specyficznych tkanin na specyficzny rynek. I być może powinniśmy szukać tych właśnie specjalizacji, które będą specyficzne dla tego, co można dzisiaj wykonać w tym przemyśle włókienniczym, bo przemysł włókienniczy to nie tylko to, co nosimy, tak? Patrzymy za okno, mamy w tle drugą część Imperium Ludwika Geyera. Tu jest biała fabryka, a tam jest czerwona fabryka. To imperium jako pierwsze właściwie było takim miastem w mieście na południowych obrzeżach Łodzi, bo właściwie to, co dzisiaj nazywamy Górniakiem, to już była praktycznie granica Łodzi, dalej to Chojny to jeszcze była wioska, więc to już są bardzo zamierzchłe czasy. Dopiero po Geyerze pojawili się Poznański czy Scheibler, prawda, ze swoimi wielkimi manufakturami, ze swoimi wielkimi fabrykami. Tutaj właśnie też Geyer zbudował swoje imperium nad rzeką Jasień. Mamy w tle tak, jeszcze to jest początki, prawda? Początki wszystkich fabryk, tak? Czyli początki wszystkich fabryk, czyli młyny wodne, wykorzystanie wody płynącej do tego, żeby napędzać wcześniej te fabryki. Potem ta rewolucja, jeśli chodzi o wprowadzenie maszyny parowej, ale myślę, że jeszcze jeden właśnie istotny aspekt tego miejsca, że to jest takie domknięcie ulicy Piotrkowskiej. Z jednej strony to można powiedzieć, że Plac Wolności jest tym początkiem, może kiedyś to był stary rynek, tak, ze względu na swoje funkcje. No tak, to historyczne takie kwadratowe, prostokątne centrum ułożone przez osadników wedle niemieckich wzorców. I tu mamy zamknięcie, tak? Zamknięcie pewnej osi, którą stanowiła ulica Piotrkowska i zamknięcie dużym kompleksem. To jest to, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu już, o tym, że mamy wyjątkową szansę w Łodzi budowy na osnowach tych pozostałości po dużych fabrykach, tak? Właśnie. I teraz przejdźmy płynnie do pewnego tematu, który przenosi nas z XIX wieku do współczesności z pewną perspektywą w przyszłość. Mianowicie po drugiej stronie ulicy Piotrkowskiej, właśnie tam, gdzie była ta czerwona fabryka, jest budowa, tworzy się nowe centrum handlowe, biurowe, rozrywkowe, które będzie zamykało właśnie oś Piotrkowskiej. Coś, co istnieje
być może coś porównywalnego z manufakturą, czy z loftami Scheiblera, czy z tworzącą się, o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu, enklawą dawnego Union Texu przy ulicy Kilińskiego, Tymienickiego. Tutaj będzie pewnie porównywalna przestrzeń i będzie to nowa jakość na mapie miasta. Zdecydowanie to będzie jakby kolejny element przebudowy dużego fragmentu miasta, fragmentu, który był w dużej mierze zapomniany. Tak? W rzeczywistości kojarzyliśmy ten obszar, ja pamiętam swoje pierwsze wizyty w Łodzi, wizyty na Górniaku, ale bardziej w Uniwersalu. Tak? Cóż to był za... Drugi największy dom handlowy w mieście, bo był Central przy Piotrkowskiej Mickiewicza i Uniwersala, Hala Górniak, która była taką osnową wydarzeń kulturalno-sportowych w tamtym czasie, zanim została w wolnym okresie wielkim targowiskiem i tutaj rodziło się wiele, można powiedzieć, myślę, że gdybyśmy kiedyś spróbowali prześledzić, to wiele bardzo ciekawych inicjatyw i wiele firm rodzinnych, które potem bardzo szybko się rozwijały, zaczynało swoją karierę tutaj właśnie na Górniaku. I to jest ten element znowu powrotu do tego przedsiębiorczego podejścia i tych zmian przedsiębiorczych, które się odbywają. Mamy kolejny przykład, czyli inwestycje firmy Monari, przejście z tradycyjnego biznesu, którym się zajmowała, czyli biznesu w rzeczywistości dostarczania na młodzieży, w przejście w zmianę modelu biznesowego również operatora nieruchomości. Na pewno będzie to interesujące, bo jest to coś pośredniego pomiędzy przypadkiem manufaktury a w Piotrkowskiej. Dokładnie. Jest to obszar nieco mniejszy od manufaktury, ale zdecydowanie większy niż Off Piotrkowska i sama nazwa, bo tutaj warto podać nazwę, Ogrody Geyera wskazuje, że będzie tu chyba trochę więcej takiej wolnej przestrzeni niż na Off Piotrkowskiej, więc być może z zewnątrz bliżej będzie manufaktury, jeśli chodzi o taką przestrzeń publiczną. Miejmy nadzieję, że to może nawet będzie właśnie bliższe tej nazwie Ogrody i będzie to jakby naturalny łącznik tego, co tutaj mamy, stawu nad Jasieniem, czyli przejście bardzo, mimo wszystko, dużego kompleksu zielonego w tej części miasta w interesującą przestrzeń, która jest zaplanowana dalej. Ta specyfika tej otwartości wynika też z kolejnych historii po zmianach i po upadku przemysłu w tym miejscu, czyli to, że w pewnym momencie pojawił się na tym terenie, można powiedzieć dzisiaj, nieodpowiedzialny inwestor, który doprowadził do tego, że duża część tego zabytkowego, tak to nazwijmy, tej tkanki zabytkowej, historycznego, przemysłowego elementu, który tu był, został zniszczony, ale z drugiej strony otworzyła się przestrzeń. Zobaczymy, jak z tym nowym podejściem w tej przestrzeni poradzi sobie z jednej strony inwestor, a z drugiej strony, jak łodzianie odbiorą coś, co powinno stworzyć, można powiedzieć, pewien dipol pomiędzy manufakturą a południową częścią miasta. To jeszcze porozmawiajmy troszeczkę o ekonomii, o tym, jak skąd wziąć środki na budowę tego typu centrów, tego typu przedsięwzięć. Przypomnijmy sobie, jak to było u Ludwika Geyera. Ludwik Geyer przyjechał do Łodzi w 1825 roku i już kilka lat później zaczął swój biznes budować tak na poważnie. Wziął pożyczkę państwową, nisko oprocentowaną, wziął pożyczkę od miasta, włożył swój kapitał i z tego zgromadzonego kapitału zaczął budować najpotężniejszą ówcześnie fabrykę w mieście. I myślę, że to jest ten element, który powinniśmy coraz częściej podnosić i dyskutować. To nie jest tak, że te wielkie fortuny, które powstawały, powstawały bez kapitału początkowego. Bez kapitału, który pozwalał wybudować tego typu fabryki, wyposażyć. Ci ludzie nie przyjechali jako milionerzy, tylko tutaj stali się dopiero milionerami. Stali się milionerami. To jest pewien element, który chyba powinniśmy podnosić w potrzebie rozwoju dzisiejszej Łodzi. Dzięki planowi w rzeczywistości Rebielińskiego, no bo Geyer pojawił się 5 lat po stworzeniu możliwości, tak? To jest 5 lat od momentu stworzenia możliwości poprzez słynny dekret generała Zajączka w 1820 roku, czyli niedługo mamy okrągłą rocznicę. 5 lat pojawił się tutaj, zaczął przygotowywać swój biznes,
podjął zobowiązanie, bo każdy z tych przemysłowców, którzy rozwijali swój biznes, podejmowali zobowiązanie, podpisywali umowę z tamtejszymi władzami w tamtym okresie. I to okresie. Była z jednej strony pewien przywilej gospodarczy, ale z drugiej strony ogromne ryzyko, prawda? I obowiązek. I obowiązek, oczywiście odpowiedzialność za to, że... Bo wiele tych umów było umowami warunkowymi, że jeżeli w określonym czasie nie dokonają tego, co jest zapisane w umowie... Na przykład inwestycji. Inwestycji, która była ściśle zdefiniowana, w tym momencie tracą prawo do tego i tracą prawo również tego, co zainwestowali. Czyli to było wielkie ryzyko z jednej strony, ale z drugiej strony wielki obowiązek względem tych, którzy zawierzyli tym przedsiębiorcom. I to jest interesujące, że to były w rzeczywistości wyjątkowe osobowości i jednostki, które były liderami. Liderami, którzy zmieniali to miasto i potrafili przekonać, że są w stanie dokonać tego, pod czym się podpisują. Mówi się o tym, że były to czasy dzikiego kapitalizmu, że robotnicy byli wyzyskiwani. Oczywiście znamy to, przynajmniej nasze pokolenie, jeszcze z lekcji historii, prawda? Natomiast mało się mówi o tym, jaką odpowiedzialność na siebie brali inwestorzy, czyli właśnie ci fabrykanci, którzy tworzyli setki czy tysiące miejsc pracy. W latach 70. to już było w czasach socjalizmu, te zakłady Eskimo, czyli ta czerwona fabryka po drugiej stronie ulicy Piotrkowskiej, zatrudniała prawie 7 tysięcy osób. I to jest pewien element i pewien schemat myślowy, przed którego nie potrafimy się wyrwać. Tak? Mówimy z jednej strony tymi słowami lekcji historii, które Wpajano nam, mówiono o wyzysku, mówiono o przewadze myśli socjalistycznej Marksa, Engelsa, Lenina. Z punktu widzenia tego rozwoju, ja myślę, że zapominamy o tym, jakie było otoczenie. No to nie jest tak, że ci ludzie tu przyjeżdżali po to, żeby dać się tylko wyzyskiwać, ale oni tutaj widzieli również swoją szansę, że z tej pracy na zatłoczonych w tamtym okresie ośrodkach i wsiach okolicznych, nie tylko okolicznych, ale w całej Europie, zyskiwali szansę zmiany swojego życia z ciężkiej pracy na roli, na bardzo małych gospodarstwach, gdzie wyżywienie rodziny praktycznie było niemożliwe. Przenosili się do miasta, tworząc pewne przesunięcie tego, co zmieniało się dynamicznie w rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w tamtym okresie. To jeśli się mylę, to wyprowadź mnie z błędu, ale sobie tak to wyobrażam, że dla tych ludzi, którzy przyjeżdżali ze wsi do Łodzi, gdzie mogli pracować na przykład w tego typu fabryce, na ówczesne czasy to byłoby tak, jakby zwykły mechanik samochodowy, który ma w garażu swój warsztat, przeniósł się do centrum technologicznego BMW albo McLarena, gdzie wszystko jest sterylne i gdzie używa się najnowocześniejszych technologii. To jest właśnie ten element postępu i szybkiej zmiany, która wtedy następowała i tej zmiany, której tutaj mówiliśmy, że też również nas dotknęła. Te zmiany technologiczne bardzo mocno zmieniają z jednej strony sposób postrzegania naszej rzeczywistości, bardzo szybko przyzwyczajamy się do nowych technologii, nowych rozwiązań, które są użyteczne i bardzo szybko zapominamy, jak byliśmy w stanie funkcjonować. Jeżeli znowu przyciągniemy do Łodzi osoby, które chcą zmieniać swoją rzeczywistość, chcą zmieniać to, co ich otacza, chcą zmieniać świat na lepszy, to w tym momencie zacznie być chyba ten najważniejszy kapitał, którego potrzebujemy, kapitał ludzki do zmiany tej otaczającej nas sytuacji. Bądźmy dobrej myśli, jeśli chodzi o tą inwestycję, bo ogrody Geyera już są w toku, już się tam dużo dzieje, plac budowy jest, można powiedzieć tak kolokwialnie, rozgrzebany, ale tam naprawdę wiele się zmienia, nawet tutaj od frontu widać, od Piotrkowskiej, piękne fasady, odnowione elewacje. Myślę sobie, że potrzeba Łodzi takich ładnych, dobrych miejsc, w którym ludzie będą sobie krzyżowali swoje życiorysy, swoje drogi, pracy, po pracy, w weekendy, w momencie, kiedy można zaprosić tutaj turystów, znajomych spoza Łodzi, czyli miejsca, w których będziemy po prostu czuli się jak u siebie. I myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o której teraz powiedziałeś. Miejsc, gdzie przenikają się funkcje i przenikają się różne aspekty naszego codziennego życia. Popatrzmy na pewne inwestycje, które miały miejsce wokół dworca, na którym się spotkaliśmy.
gdzie mamy przestrzenie, które żyją tylko i wyłącznie biurową pracą, gdzie wyludniają się po tym okresie, czyli brak przenikania powoduje, że te przestrzenie są martwe w pozostałych okresach. A z drugiej strony mamy niesamowity efekt Off-Piotrkowskiej. Off-Piotrkowskiej, którą jak wczoraj byłem na spotkaniu, ktoś stwierdził, żyje 24 godziny na dobę, ponieważ ci, którzy przychodzą rano do pracy, widzą tych, którzy właśnie skończyli zabawę. Imprezować. Tak, wprost. Czyli taki trochę Nowy Jork. Taki trochę 24 Nowy Jork. Na dobę. Miasto nigdy nie zasypia. Miasto nigdy nie zasypia, ale to jest ten element bliskości. To nie da się tak, jak kiedyś planowano, tak tutaj śpimy, tu pracujemy, a tu jest pusto. Ponieważ zmienił się z jednej strony przemysł, który nas otacza, mamy nowe możliwości zarabiania na innowacyjnych i przyszłościowych technologiach i tu powinniśmy szukać szansy, jak tworzyć przestrzenie, w których przenikają się różne funkcje, gdzie oprócz tego znajdzie się żłobek, gdzie przedszkole dla dzieci, gdzie znajdzie się przestrzeń, gdzie te dzieci wieczorem mogą wspólnie z rodzicami spędzić czas. To jest, myślę, ciekawy element i to jest ta przewaga tych większych inwestycji, które mają miejsce dzisiaj, tak? Off-Piotrkowska pokazała, że spójny koncept na mimo wszystko dużą działkę pomiędzy Przecznicami, ograniczoną Roosevelta, ale z drugiej strony mamy Sienkiewicza i Piotrkowską, potrafi zmienić strukturalnie określoną rzecz. W drugą stronę patrzymy na pojedyncze projekty, które są zamknięte do pojedynczych kamienic. One rzadko kiedy zmieniają otoczenie, to dopiero zmiana całego podwórka kwartału najlepiej. Albo kwartału, czyli musimy zacząć myśleć o pewnym rozwiązaniu, które z Krzyśkiem Kuskiem, którym często dyskutujemy, nazywamy mikrodzielnicą. Krzysiek kiedyś przyszedł do mnie i mówi, popatrz, gdybyśmy popatrzyli na pewne funkcje, które są potrzebne w określonych przestrzeniach, niezbędne do ciekawego i właściwego funkcjonowania przestrzeni jest właśnie to połączenie wielu funkcji w przestrzeni, którą faktycznie będziemy mogli mieć w zasięgu spaceru. Bo wtedy przestaniemy korzystać i przemieszczać się na dużych odcinkach pomiędzy poszczególnymi węzłowymi, tak to nazwijmy, punktami, po to, żeby móc funkcjonować w tej przestrzeni, która nam jest najbliższa. Przecież te 15 minut spacerem to jest ta przestrzeń naszego najczęstszego życia. Właśnie i tak sobie myślę, że tutaj mieszkańcy Górnej albo tej południowej części Śródmieścia będą mieli tutaj taką swoją przestrzeń, dlatego wypada nam kibicować inwestorowi, aby dokończył i rozbudował, można by powiedzieć tak też kolokwialnie, rozbujał dobrze tą przestrzeń, żeby tutaj przychodzili ludzie, żeby tutaj mieli dobry czas, żeby tutaj się relaksowali, ale też mogli popracować, mogli coś zjeść i zaprosić swoich przyjaciół. To jest coś takiego, że znowu tak jak te fabryki w XIX wieku tutaj się rozwijały i tworzyły takie punkty ciężkości, te inwestycje teraz dużych deweloperów i inwestorów są w stanie również według mnie zmienić ten obraz, ponieważ każda przestrzeń, każda dzielnica lub pewien obszar funkcjonalny miasta zasługuje na to, żeby miał taką wiodącą inwestycję, która będzie dalej oddziaływała na ten najbliższy obszar i podnosiła jego z jednej strony atrakcyjność, standard i poprawiała wizerunek potem całego miasta, tworząc sieć połączonych ze sobą ciekawych inwestycji. Kibicujmy, oczekujmy dobrych efektów, bo Łódź na to zasługuje. Bo jest to przede wszystkim nowa ziemia obiecana i miasto przedsiębiorców. I miasto przedsiębiorców.